No, życzę wszystkim dobrego meczu w naszym wykonaniu, dobrego meczu ogólnie, takiego, który wyporwał publiczność. No, nie ukrywam, że oczekujemy dobrego wyniku, bo przyjeżdżamy na Górnik z szacunkiem, ale bez strachu, bez respektu. Zdajemy sobie z tego sprawę, że gramy z liderem, ale ta gra z liderem ostatnio nam leży, więc nie mamy nic przeciwko temu, żeby to się przekuło na boisku na dobry wynik. Każdy wynik jest możliwy. My postaramy się z naszej strony uświetnić ten mecz swoją postawą na boisku. Dziękuję. Podobnie jak trener Zieliński, również spodziewamy się i oczekujemy bardzo dobrego widowiska zakończonego, wierzymy gorąco w to, naszym zwycięstwem, chociaż nie będę oryginalny i tak jak to zawsze przed meczem, szanujemy przeciwnika. Kto w zdecydowany sposób wypowiada się, że drużyna przeciwna nie ma szans na każdym poziomie, ten nie rozumie idei sportu. To jest sport, szczególnie jeżeli chodzi o mecze prestiżowe, derby. W derbach nie ma faworyta. I myślę, że to tym bardziej dodaje uroku temu meczowi. Tym bardziej drużyny będą walczyły o każdy metr boiska i ja mam taką gorącą nadzieję, jak wszyscy moi piłkarze, że ten mecz, piękny mecz, zakończy się naszym zwycięstwem, ale po bardzo ciężkiej walce. Cieszymy się, że możemy grać na takim obiekcie, ale na pewno byłoby jeszcze bardziej przyjemnie, gdyby to już było wszystko gotowe i gdyby przyszło 30 parę tysięcy ludzi, no to wtedy te derby byłyby już takie przez duże D. W dalszym ciągu Przemek Oziębała jest na liście zawodników kontuzjowanych. Konrad Nowak, Bartek Iwan i ostatnio Tomek Wełnicki, który no niestety musiał mieć zabieg zespolenia kości. Pozostali zawodnicy wszyscy są do mojej dyspozycji. Na pewno nie zagra trójka zawodników. Maciek Sadlok do dość dłuższego czasu boryka się z takim dość bolesnym, wydawałoby się mało groźnym urazem, ale to jest jednak w dalszym ciągu niezaleczona sprawa i na pewno zabraknie ostatnio kontuzjowanych Piotrka Stawaczyka i Artura Gierali. Pozostali są gotowi do gry. Trudno, żeby ktoś powiedział, że jest faworytem, tak? My gramy na wyjeździe, tak więc można tak po cichu powiedzieć, że Górnik gra u siebie, to oni powinni być faworytem, bo są na pierwszym miejscu w tabeli, tak więc niech tak będzie. No, my gramy swoje, koncentrujemy się i myślę, że tak jak dwa lata temu wywieziemy komplet punktów. To jest taki mecz szczegółowy, żadna drużyna nie chce przegrać, ani zremisować, każda walczy o to zwycięstwo. No i tak powiedziałem, no rządzą się swoimi prawami, no będzie, myślę, że będzie, nikt nie odpuści nogi, będzie walka i tego się wszyscy spodziewają. Po meczu z Legią i tak nabraliśmy trochę pewności i wiary w to, co robimy, tak więc powinno być mimo to łatwiej. My tak tego nie postrzegamy, kto jest faworytem, kto nie. Wiemy, że Ruch ma dobrych piłkarzy, doświadczonych, no i na pewno nie przyjadą tutaj jako jakieś kanecze albo coś, no to jest jednak Ruch. Dobrze grają, no i my spodziewamy się ciężkiego meczu. Jeśli widzimy jutro, to przejdziemy tędy. Zapraszam na babkę.